A słyszeliście, że w cyrku jakiś mocarz dziewicę przywiązaną do rogów ocalił? Ale wam, drodzy widzowie, muszę powiedzieć prawdę. Fakt. Dziewczyna była przywiązana, ale do jednego rogu, bo człowiek się do miejsca pracy przywiązuje. Zresztą tam wieczorami klient najgęściej chadza. Po drugie, to nie było w cyrku, tylko koło cyrku. Nie mocarz, tylko młociarz i nie ocalił, tylko obalił. A z tą dziewicą to też dezinformacja. Cześć, witajcie moi kochani w trzecim już sezonie LPG Majstra na kanale KME. To już trzeci rok będę z wami, będziemy wspólnie rozmawiać o motorsporcie, o historycznych rajdówkach, może trochę o rallycrossie, o przyszłości motoryzacji, o technikaliach. Widzieliście w ostatnim odcinku Sebastiana Sarę i Marka Sudera. Myślę, że siadły te odcinki dobrze. I chciałem wam na wstępie powiedzieć, że branża LPG ma się dobrze i nic nie wskazuje na to, żeby miała się gorzej w bieżącym roku. Natomiast ten początek, jaki uczyniłem, to jest fragment z kabaretu Loża 44 z lat mojej młodości. W tamtych czasach, kiedy Loża 44 robiła swoje kabarety, były czasy takiej bardzo intensywnej propagandy. Podobnie jest w dzisiejszych czasach. Też jest cały natłok, całe mnóstwo informacji, jakie nas zalewają codziennie i coraz trudniej jest filtrować te prawdziwe od tych nieprawdziwych. I posłużyłem się tym cytatem po to, żeby zauważyłem już od zeszłego roku bardzo intensywnie niektóre portale, kiedyś to się nazywało prasa brukowa, takie bym powiedział szmatławce, w słowniku ludzi kulturalnych jakby ja nie znajduję słów, które by dostatecznie oddały to, co ja sądzę o tego typu, bo to są dezinformacje. Ci, co piszą takie brednie, to niektórych znam osobiście i tym bardziej jestem zdziwiony, że coś takiego robią. Znaczy tłumaczę sobie, że robią to za pieniądze ludzi, którzy ich zatrudniają i wymagają, żeby oni tego typu płodzili rzeczy. Ja bym osobiście, no to był tak jak ta dziewczyna przywiązana do jednego rogu się zachowują, ale nie będę teraz rozwijał tego tematu. Ja wam tylko przeczytam dwa takie co ciekawsze tytuły. Pilne. Zakaz montowania instalacji LPG w Polsce już obowiązuje. Kary dla kierowców wynoszą 3000 zł. Jest jednak jedno wyjście. Inny tytuł. Fatalne wiadomości dla kierowców. LPG. Dla kierowców LPG. Czyli jest coś takiego jak kierowca LPG. Ok. Gazprom nie prześle przez Polskę gazu. Ceny skoczą gwałtownie do góry. Czy to jeszcze się opłaca? Potem jak się czyta ten artykuł, to się nagle okazuje, że to nie chodzi o instalacje LPG nowe, tylko chodzi o używane, że nie można przekładać z samochodu do samochodu. Czyli dokładnie to, co wam na początku powiedziałem. Ale tytuł się liczy. Jeżeli tytuł się rzucił komuś w oczy, jeden tytuł, drugi, tu zobaczył, to myśli sobie, no to ja nie będę w to wchodził, bo przecież ile ten gaz będzie kosztował, jak to będzie wyglądało. Teraz jeszcze jest dodatkowa wiadomość, że będą inne formy rejestrowania, bo słyszeliście, albo jeżeli nie słyszeliście, o instrukcji R115. To chciałem powiedzieć w następnym odcinku. Mam tu nawet ze sobą, jak wyglądają dotychczas dokumenty składające się tak naprawdę z czterech kartek, z którymi kierowca po zamontowaniu instalacji LPG musi się udać do Wydziału Komunikacji, aby dokonano mu wpisu, że pojazd jest wyposażony w instalację, w dodatkową instalację, dodatkowe zasilanie gazem. Na przykład w Niemczech już dawno istnieje obowiązek montowania według instrukcji R115, które niektóre z tych instrukcji ja osobiście przygotowuję już od jakiegoś czasu. To jest 7 kartek, to jest 12. O tych instrukcjach R115 i o wszystkich formalnościach z tym związanym powiem wam w innym odcinku. Może mi się uda ciekawego gościa zaprosić, ale nie będę uprzedzał faktów, to bym z nim troszkę porozmawiał na ten temat, on siedzi w temacie. Tak czy inaczej powiem wam, co w tym roku będzie u LPG Majstra, co będzie w branży gazowej, bo chciałem powiedzieć, że LPG Majster to jest gość, który
reprezentuję pewną ideę, pewną filozofię. Jestem miłośnikiem samochodów spalinowych, jestem miłośnikiem samochodów tych starszych, dobrze o tym wiecie. Jest w Polsce cała masa kierowców, którzy też kochają motoryzację i nie zarabiają kroci i dla nich jest to znaczna oszczędność. A musicie wiedzieć, oczywiście, ceny benzyny poszły w górę i ceny gazu poszły w górę. I ciekawostką jest to, że jeżeli ta cena, nie mówmy o procentach, mówmy o kwotach, bo jeżeli benzyna kosztowała 4 zł, a gaz 2, to 2 zł na każdym zaoszczędzonym litrze byliśmy do przodu. Jeżeli teraz cena jest 3 zł gaz, a 6 zł benzyna, jesteśmy 3 zł do przodu. W związku powyższym fakt mamy gorzej, bo płacimy więcej de facto za jazdę, ale oszczędzamy, jakby instalacja nam się zwraca w czasie o połowę krótszym. Weźcie to też pod uwagę. Te wszystkie... Cisną mi się na myśl takie nieładne słowa, nie chciałbym się zniżać do takiego poziomu, ale chciałbym bardzo, słuchajcie, ja branżę LPG firmuję swoją twarzą. Wiele osób mnie zna osobiście, pojawiam się na imprezach sportowych, ja się nie mam czego wstydzić i ja nigdy wam nie powiem głupot żadnych i za żadne pieniądze, nigdy tego nie uczynię. Jeżeli miałbym to czynić, to po prostu ja nie będę tego robił, ja mogę robić różne inne rzeczy w życiu, ale nie będę okłamywał ludzi, bo to się prędzej czy później zemści. Natomiast manipulowanie faktami, tytułami, po to tylko, żeby wzrosła klikalność, nie patrząc na to, że się komuś wyrządza krzywdę, bo branża LPG w Polsce to jest bardzo dużo ludzi, którzy pracują w firmach produkujących instalacje. I to nie tylko mówię tutaj o łódzkiej firmie, mówię o innych firmach również. Bo jesteśmy, jako Polska, jesteśmy, można powiedzieć, potęgą w branży LPG. My naprawdę jesteśmy w tym dobrzy. Sprzedajemy, zarówno nasza firma, jak i nasi konkurenci. Bardzo dobrze, że są konkurenci, bo to dla klienta jest zawsze lepiej, bo my musimy o klienta walczyć. To jest zdrowo. My sprzedajemy na cały świat. Jeździ się, nie wiem, w Hiszpanii, nawet do Chin sprzedajemy instalacje gazowe. Wyobraźcie sobie. No więc ta branża ma się dobrze i uważam, że motoryzacja będzie się rozwijała w kierunku samochodów hybrydowych. Elektryki też, ale myślę, że już zeszły rok nam pokazał, że gazowanie hybryd jest coraz bardziej popularne. Hybryda na gaz jest niesamowicie ekonomiczna. Macie na moim kanale kilka takich materiałów, gdzie luksusowy samochód, luksusowy Lexus z 3 czy 3,5 litrowym silnikiem V6 zadowala się 10 litrami gazu na 100 km. To jest rewelacja i na pewno będziemy szli w gazowanie hybryd i to nie jest jakaś wielka filozofia. Naprawdę mamy tutaj w Polsce taką technologię, że możemy praktycznie większość samochodów obsłużyć instalacjami gazowymi. Wchodzą nowe software'y. W tym roku być może wprowadzimy nowy reduktor. Będziemy, cały czas jesteśmy aktywni i będziemy, ja będę jeździł do polecanych warsztatów, będę jeździł do warsztatów w całej Polsce, które z nami będą chciały bardziej ściśle współpracować po to, żeby móc prezentować wam te warsztaty, tych ludzi, że jeżeli zobaczycie w programie u LPG Majstra, zobaczycie, że ja prezentuję ten czy inny warsztat, to wiedzcie, że warto tam jechać. Nie wysłałbym was do kogoś, u kogo byście byli niezadowoleni. Oczywiście, że się zdarzy, że będą jakieś problemy, bo ten się nie myli, kto nic nie robi. Ale zadaniem naszym jest rozwiązywać te problemy, rozmawiać na ten temat, doskonalić się. Jeżeli coś poszło nie tak, trzeba się uderzyć w pierś i trzeba to poprawić. Mamy prężnie działający dział badań i rozwoju, mamy naszych regionalnych przedstawicieli. Coraz lepsza się społeczność robi w branży LPG. Będziemy z Markiem Suderem, będziemy z Sebastianem Sarę omawiać teoretyczne zasady pracy silników spalinowych, a stopniowo będziemy przechodzić do praktycznych porad. Ale pamiętajcie, że na naszym kanale, jak ktoś się bardzo interesuje, to jest cykl Akademia KME. I tam macie krok po kroku wiele rzeczy omówionych. Także pracy będę miał w tym roku bardzo dużo. Robię to z wielką przyjemnością. Myślę, że widać, że się cieszę z tego, co robię. Widzę głęboki sens. To jest trzeci sezon i myślę, że
jest naprawdę dobrze. Będę w tym roku, nowość, będę współpracował z youtuberami, bo mam, okazuje się, że to jest taka społeczność youtuberów, którzy też są z branży motoryzacyjnej, już się troszeczkę poumawialiśmy, żeby zrobić takie krosy. I trzeba chłopakom pomóc, oni pomogą mnie, ja pomogę im i nasi widzowie się będą przenikali, bo ja mam na YouTubie takie wskazówki, kto do mnie trafia. Ja wiem, jakiego rodzaju widz, jakie kanały lubi, jakie subskrybuje i oglądając ten czy inny kanał, przyszedł do mnie. I podobnie jest w drugą stronę. Ktoś oglądał LPG Majstra, przeszedł na kanał inny. Ja wiem, że jednemu się spodobają rajdy, innemu to w ogóle nie będzie na tym zależało. Będzie chciał o technikaliach, jeszcze inny będzie zwykłym kierowcą i powie, o, a ja mam taki samochód, to ja też zagazuję, bo ten gość wzbudził moją czy sympatię, czy wzbudził moje zaufanie. Bo można mnie lubić bardziej lub mniej, ale uważam, że zaufanie to jest podstawa. Chyba się troszeczkę rozgadałem, ale to jest pierwszy odcinek, także nowości w branży LPG są takie, że będziemy mogli oprócz dotychczasowych dokumentów według starego systemu rejestrować montaż instalacji gazowych w dowody rejestracyjne, to będziemy mieli jeszcze możliwość, tak jak mają to w Niemczech, na przykład R115. I o R115 i o tych dotychczasowych świadectwach homologacji, wyciągu ze świadectwa homologacji opowiem prawdopodobnie w następnym odcinku już, w piątkowym. A zostańcie ze mną. Obiecuję Wam, że dam z siebie wszystko, żebyśmy się tutaj dobrze wspólnie bawili, żebyśmy się mogli rozwijać w naszych pasjach i oszczędzać pieniądze jeżdżąc na gazie. Także pozdrawiam Was serdecznie. I żegnam się tradycyjnym na gazie. Cześć!